Dobrze się ułożył ten mecz dla nas. Praktycznie pierwsza minuta, pierwsza sytuacja, rzut wolny, nieudana pułapka offside'owa Zagłębia i mieliśmy zimną krew miał Marcelo i tą sytuację wykorzystał. Także otwarcie meczu dla nas doskonałe i myślę, że to pozwoliło nam spokojnie grać, spokojnie kontrolować przebieg meczu. Nie stwarzaliśmy może jakoś bardzo dużo sytuacji pod bramką przeciwnika w pierwszej połowie, ale na szczęście przytomność Pawła Broszka dobrze wycofał piłkę do Patryka Małeckiego. To pozwoliło nam zdobyć drugą bramkę i kontrolować przebieg meczu. Myślę, że pokazaliśmy fragmentami bardzo ciekawą piłkę. Trzeba też oddać, że Zagłębie miało swoje szanse, szczególnie ta sytuacja Iliana Micańskiego sam na sam z Mariuszem Pawełkiem była bardzo groźna, to mogła być bramka kontaktowa. Natomiast ja się cieszę z tego, że były fragmenty dobrej gry w wykonaniu Wisły. Długo utrzymywaliśmy się przy piłce, potrafiliśmy zagrać z pierwszej piłki. Szkoda natomiast straconej bramki w ostatniej minucie. Chcieliśmy zachować tu czyste konto, nie udało się, trudno. Myślę, że najlepszym komentarzem do tego meczu jest to, że u nas w szatni po tym meczu wrze, jakbyśmy przegrali. Po prostu mamy do siebie straszne pretensje o to, że byliśmy tak nieskuteczni. Po prostu chcemy w każdym meczu grać, nie oszczędzać się. Mieliśmy poprawić to, co było z ruchem, że strzeliliśmy szybko dwie bramki i już przestaliśmy tak atakować. Ten wynik nas uspokoił. Dzisiaj bardzo zależało nam na tym, że jeżeli ta sytuacja miałaby miejsce znowu, to chcieliśmy strzelać jak najwięcej bramek dalej. I drużyna czuje niedosyt. Ja to odbieram jako bardzo pozytywny objaw. Cieszę się, że są ci zawodnicy tak głodni strzelania bramek. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach będziemy stwarzać się równie dużo sytuacji jak dzisiaj. Dziękuję. No to będzie, że tak powiem, zalecenie obligatoryjne przed każdym meczem. Z każdym będziemy chcieli w polskiej lidze tak grać agresywnie, wysoko. W pewnych momentach myślę, że nawet niektórzy posunęli się za daleko w tych faulach, stąd tyle kartek, ale myślę, że generalnie jestem zadowolony z tego elementu gry, z tej takiej dobrej mentalności, jeżeli bym powiedział w tym sensie, w tym meczu. Myślę, że to była nasza duża siła i to był nasz duży atut. Na razie Paweł jest u nas królem asyst i czekamy na bramki. Myślę, że zacznie strzelać bramki, to te asysty mu się przydadzą do punktacji kanadyjskiej. Thank you.